Publiczność, mam nadzieję, że Państwo również zobaczyliście trochę dobrej piłki. Z pewnością nie jest to kisiel czy budyń jako deser po Mistrzostwach Europy na tym stadionie. Niemniej jednak drużyny grały do końca, drużyna śląska też. Bardzo się cieszę, że w pewnym momencie troszkę emocji wzbudziło wyrównanie wyniku. Myśmy przeciwstawili tej drużynie drużynę, jedenastkę, która brała udział w ostatnim meczu w Podgoricy. Z jednej strony, aby ją zgrywać lepiej, a z drugiej, aby dać im więcej odpocząć przed meczem rewanżowym. Zdając sobie sprawę, że to była dopiero pierwsza połowa, a druga odbędzie się w środę. Nie zapominam o tym, że mamy kadrę wąską, stąd też dysponowanie siłami musi być w cudzysłowie regulowane, aby nie przegrzać, że tak powiem, tych zawodników, dzięki którym ten klub osiągnął sukces i wszyscy mamy nadzieję, że nie odpuści i w dalszym ciągu będzie się liczył w naszej lidze. Ponieważ graliśmy z przeciwnikiem takim, z którym bardzo mi zależało na tym, aby szybko nie stracić bramki, co dawało szansę ewentualnie spełniać zalecenia naszej taktyki w dzisiejszym meczu. Bramka szybciutko pozwoliła Portugalczykom grać bardziej spokojnie. Udowadniali to kilkakrotnie, mają sytuację. Natomiast myśmy strzelili bramki nie z tych sytuacji, które wydawały się być pewne, szczególnie te, które miał, proszę mnie poprawić, Cetnarski, nie wiem czy dwie. Liczy się tylko to, co wpadło do siatki. Szacunek dla Elsnera, który w kolejnym meczu udowadnia, że każdy jego strzał jest dla bramkarza kłopotem. No i nasza myszka, Walduś Sobota, który momentami grał, no ja nie określę, za dobrze, ale szukał takich rozwiązań, które by dały szansę jemu również strzelić bramkę. Mam nadzieję, że do środy wydobrzyjemy. Natomiast, no nie wiem, czy to wypada powiedzieć, my w środę nie musimy wygrać. My musimy przejść, wypadałoby przejść do następnej rundy.